Lot 858 do Seulu. Dzień przed wymeldowaniem się z hotelu dostaliśmy materiały wybuchowe. Kiedy czekaliśmy na lotnisku, nastawiłam zegar tak, żeby bomba wybuchła po 9 godzinach. Wyglądała jak butelka whisky i radio Panasonic. Włożyłam torbę z bombą do schowka na bagaż podręczny. W Abu Zabi wysiedliśmy z samolotu, który poleciał dalej do Seulu. Przez chwilę pomyślałam, że ci wszyscy ludzie zginą, ale musiałam wyprzeć tę myśl. Samolot Korean Airlines ze 115 osobami na pokładzie zaginął nad Birmą. Trwają poszukiwania szczątków samolotu. Pojawiły się pogłoski o bombie na pokładzie. Zdaniem śledczych mogło dojść do zamachu. Krewni pasażerów i członków załogi przybyli na lotnisko, gdy rozeszła się wieść o zaginięciu samolotu. Prawie wszyscy na pokładzie byli Koreańczykami. Uważałam, że zabijając wroga, przyczyniam się do zjednoczenia kraju. W Korei Północnej wypełnia się rozkazy, jak w wojsku. Północno-koreańscy agenci byli dobrze przeszkoleni. Wypełniali zadanie zlecone im bezpośrednio przez Kim Jong-ila. Prawie udało im się wymknąć. Po tym wszystkim schwytano mnie. Mieliśmy kapsułki z trucizną, żeby popełnić samobójstwo. Nie zdążyłam jej przegryźć, bo mnie dopadli. W 26-letniej Kim Hyun-hee zaklejono usta, żeby się nie otruła. Kim i drugi agent, który popełnił samobójstwo, podłożyli bombę w południowo-koreańskim samolocie. Zabili ponad 100 osób. Agentkę Kim Jong-ila skazano na śmierć. Prezydent Korei Południowej później ją uniewinnił. Uznał ją bowiem za ofiarę, którą poddano praniu mózgu. Prawdziwym winowajcą był reżim Kimów.